Redakcja Tygodnika Wprost jest dziś i jutro na 29. Forum Gospodarczym w Krynicy. Jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy prowadzić krótkie wywiady z uczestnikami debat, które z kolei będą toczyć się po mojej prawej stronie, w miejscu, które wcześniej Państwu pokazałem. Forum ma swoją 29. edycję, a 30. edycję w tym roku miała lista 100 najbogatszych Polaków. I z tej okazji postanowiliśmy przygotować wyjątkowy ranking, który jest podsumowaniem tak naprawdę 30 list najbogatszych. Pierwszą listę Wprost opublikował w 1990 roku. W tym tygodniu na okładce znajduje się u nas Jan Kulczyk i Barbara Piasecka-Johnson. Jest to najbogatszy Polak i najbogatsza Polka, bo Kulczyk zajmuje u nas pierwsze miejsce w rankingu, Piasecka-Johnson jest na drugiej pozycji. Ranking obfituje wiele nazwisk już zapomnianych. Wśród bohaterów są nie tylko przedsiębiorcy, którzy przetrwali do dziś i na liście są tak naprawdę też i w tym roku, ale są też takie nazwiska jak Gawronik, jak Baksik, jak Krause, czyli ludzie, którzy gdzieś tam zostali dawno temu zapomniani, którzy albo po drodze zbankrutowali, albo siedzieli w więzieniu, albo z kolei uciekli z kraju w atmosferze wielkiego skandalu. Myślę, że ta lista ma jakiś swój sentyment i na pewno odkurzy pamięć wielu z Was. Dlatego zachęcam serdecznie do lektury i do zapoznania się nie tylko z samą listą, ale również z wywiadami i tekstami, które jej towarzyszą.